Laudetur Jezus Chrystus. Przy okazji zamieszania, jakie powstało wokół wspólnoty, którą kieruje ksiądz Kadziński i ksiądz Gomulski, powstało też takie zamieszanie wokół związanej z nimi Fundacji Maksymilianum. Pan Paweł Kostowski, czyli ten pan, który publicznie występuje, stawiając zarzuty wspólnocie, powiedział takie dwie rzeczy, że po pierwsze to wspólnota i Fundacja Maksymilianum to jest de facto to samo, i druga rzecz, stwierdził, że wśród członków wspólnoty jest taki ghostwriter, który jest urzędnikiem jakby i pisze wnioski, które potem dla fundacji, które równocześnie potem sam ocenia. I tu chciałabym dzisiaj pozwolić sobie na komentarz, taki może trochę bardziej ogólny, dotyczący organizacji trzeciego sektora w odniesieniu do tej konkretnej sytuacji. Bo tu widać dużo uproszczeń, które no, także są krzywdzące wobec no, bardzo wielu organizacji, które no, niekoniecznie są, prawda, super ustawione i w powiązaniu z rozmaitego rodzaju elitami politycznymi. Więc tak, pan Kostowski mówi tam o pokrywaniu się tak de facto wspólnoty i fundacji. No, ja na jego miejscu byłabym jednak w słowach trochę bardziej ostrożna, ponieważ no jednak fundacje, w przeciwieństwie do stowarzyszeń, to są jednak zwykle organizacje, które władze mają raczej, znaczy bo tam są właściwie tylko władze, tak, nie ma członków. Znaczy tam mogą być, prawda, na przykład zarządy, bo fundacja może mieć po prostu sam zarząd, może mieć zarząd i radę nadzorczą i ewentualnie jakąś radę programową. Ale to no, nie jest tak, żeby jakby pełen skład wspólnoty pokrywał się z ludźmi, którzy są we władzach fundacji. Gdyby to było stowarzyszenie, to można by o tym dyskutować, ale jednak tutaj została wybrana forma fundacji. Druga rzecz. On mówi o jakimś ghostwriterze, który jest urzędnikiem i który jakby tejże fundacji wypełnia wnioski, a potem sam je ocenia. I tutaj bardzo wiele osób pewnie widzi sytuację w taki sposób, że aha, to tak sobie załatwiają pieniądze. Przepraszam, to znaczy mają wśród swoich członków kogoś, kto wypełnia wnioski, a potem no, de facto te pieniądze załatwia. No więc to jest niestety, to tak nie działa. Jeżeli ten człowiek rzeczywiście jest urzędnikiem, to to jest tak, że on się zajmuje tylko i wyłącznie ocenianiem, czy formularze są poprawnie wypełnione. Decyzje podejmują komisje i tak jest we wszystkich instytucjach, czy we wszystkich ministerstwach. Te gremia, które podejmują decyzje, to nie są urzędnicy. To jest takie wyższe piętro i tam siedzą takie, powiedzmy, tłuste koty powiązane z elitami politycznymi. Czasami, prawda, to są jakieś rodziny różnego rodzaju, prawda, polityków, powinowaci i tym podobne. I to te komisje mają ostateczny głos, więc urzędnik tutaj niekoniecznie jest taką super ważną figurą. Inna rzecz, że tak, on może być zaprzyjaźniony na przykład z członkami komisji w tej instytucji, w której pracuje, ale to jest już zupełnie coś innego. Poza tym powiedziałabym tak, to niekoniecznie jest nielegalne to, że on jakby pomaga wypełniać wnioski. Jeżeli chodzi o regulaminy pracy w tego typu instytucjach, to jest tak, że jeżeli jest się członkiem władz, na przykład fundacji czy stowarzyszenia, to wtedy bardzo często taka fundacja czy stowarzyszenie w ogóle nie mogą złożyć wniosku do tej instytucji, w której ktoś pracuje, nawet jako urzędnik. Ale istnieją także takie wyjścia, czasami w regulaminach, że jeżeli tego typu fundacja czy stowarzyszenie chce złożyć wniosek, to wtedy ten urzędnik czy ten członek komisji decydującej o przydziale pieniędzy musi z tego postępowania być wyłączony. Więc to nie jest takie proste. Ja mogę powiedzieć tak, to co dla mnie jako osoby od bardzo wielu lat związanej z trzecim sektorem jest krzywdzące, to że z powodu działalności pracowników mediów bardzo wielu ludzi dokładnie tak patrzy na wszystkie fundacje i stowarzyszenia, że to są miejsca, gdzie się robi przekręty. Nie, powiedzmy sobie szczerze, jest bardzo wąska ta warstewka tych NGO-sów, które rzeczywiście mają dostęp do grubych pieniędzy i to są NGO-sy rzeczywiście związane z elitami różnego rodzaju. Tak naprawdę spora część ludzi w organizacjach trzeciego sektora to są po prostu idealiści, którzy albo pracują jako wolontariusze, bo o tym się też często nie pamięta, że wiele fundacji i stowarzyszeń na przykład nie ma pracowników w ogóle, albo ma jednego pracownika.
I to jest jeszcze tak, że pracownicy mediów, celowo tego szmaciarstwa nie nazwę dziennikarzami, potrafią na przykład sięgać do sprawozdań finansowych i pisać bzdury w publikacjach, czy prezentować bzdury w publikacjach, bo po prostu nie rozumieją informacji tam zawartych. Ja podam Państwu tylko taki detal. Nawet najmniejsze stowarzyszenie czy fundacja musi w tej chwili prowadzić pełną księgowość. To są koszty około kilkunastu tysięcy złotych rocznie. To proszę zdać sobie sprawę, jak ogromne to są kwoty. Druga rzecz, no nawet jeśli fundacja czy stowarzyszenie potrzebuje pracownika jednego, no to osoby, które prowadzą działalność gospodarczą, wiedzą, ile chociażby kosztuje sam ZUS. I już z takich kwot, znaczy jakby tylko z takich podstawowych rzeczy, można mieć dziesiątki tysięcy złotych wydatków rocznie. I oczywiście, jak jakiś pismak wrzuci to, tak, w artykule, to wygląda, jakie to są ogromne kwoty. No, ja mogę Państwu powiedzieć też, że ponieważ no, w profilu fundacji naszej jest działalność wydawnicza, no to na przykład to mogą być też w tych celach statutowych, tak, w takich wydatkach, mogą być dziesiątki tysięcy na przykład na samą korektę redakcji i druk. I ludzie potem, jak patrzą, to jakie to są gigantyczne kwoty, ile oni zarabiają. Znaczy, to są po prostu zwykłe bzdury, to nie jest żaden zarobek, to jest po prostu inwestycja w działanie. Inna sprawa, że właśnie takie wynagrodzenia, na przykład dla tłumaczy, dla redaktorów, dla grafików i tak dalej, to wszystko wygląda jak wydatki administracyjne. No nie jest tak. W przypadku fundacji i stowarzyszeń, które biorą pieniądze poprzez różnego rodzaju wnioski, no jest tak, że można rzeczywiście w sprawozdaniach sprawdzić, ponieważ są osobne rubryki na to, jakie kwoty zostały jakby przejęte od państwa. I to może być ciekawe, bo może się okazać, na przykład, że fundacja czy stowarzyszenie nie ma de facto żadnej działalności, to znaczy nie ma w ogóle dobroczyńców poza państwem. Jeszcze jedna ciekawostka. Kiedyś była taka możliwość założenia mikrostowarzyszenia, takiego stowarzyszenia bez osobowości prawnej, które no równocześnie nie mogło posiadać konta, nie mogło zbierać pieniędzy, ale za to było wolne, tak, od tego rodzaju formalności, jak prowadzenie na przykład pełnej księgowości. Razem z siostrami z Federacji Sióstr Tradycji Katolickiej myśmy się zastanawiały, czy sobie takiego właśnie stowarzyszenia nie założyć. I no jakby, ponieważ sama w coś takiego akurat formalnie nigdy nie byłam zaangażowana, to jak zaczęłam sprawdzać, to cóż się okazało? Otóż, że parę lat temu wprowadzono taką zmianę, że teraz te stowarzyszenia, takie mikro, to trzy osoby mogą założyć takie stowarzyszenie. Naprawdę, może istnieć trzyosobowe stowarzyszenie. I proszę sobie wyobrazić, że teraz ono też musi prowadzić pełną księgowość. Dlaczego? No bo państwo właśnie z elit politycznych sobie sprytnie wymyślili, że przez takie stowarzyszenia będzie można wyprowadzać pieniądze. Czyli no, państwo rozumieją, no troje znajomych po prostu zakłada sobie stowarzyszonko, mikrostowarzyszonko. Ono nie musi się rozwijać, ono nie musi przyjmować następnych członków. Tyle tylko, że no rzeczywiście musi mieć te 11 tysięcy chociażby na te rzeczy takie związane z księgowaniem. Może sobie ogromne sumy wyciągać, no właśnie poprzez składanie wniosków do różnego rodzaju programów. Także oczywiście tego stowarzyszenia sobie nie założyłyśmy, bo nie mamy tyle pieniędzy, czy nawet byłoby nam szkoda, gdybyśmy je miały. Ale no tak, no taka jest prawda. I teraz odnośnie, jeszcze raz odnośnie do Maksymilianu. Znaczy, dla mnie to jest w ogóle straszne, że polscy podatnicy muszą zakładać stowarzyszenie, żeby, że tak powiem, móc normalnie edukować swoje dzieci, bo to jest, ja nie oceniam w tej chwili, czy tam są jakieś przekręty, czy nie, bo to kompletnie nie o to chodzi, ale no proszę Państwa, no to są jednak podatnicy, tak? Jeżeli ktoś nie chce dziecka, znaczy ktoś chciałby zapewnić dziecku naprawdę solidną edukację, no to rzeczywiście trzeba to robić prywatnie. Poza tym, no, jeśli chodzi o edukację domową, ludzie się też mogą dziwić, no a po co tutaj te osobne jakby podmioty szkolne? Dlatego, że dzieci z edukacji domowej, ja też mam takich znajomych, którzy jakby zdecydowali się na taką podstawową edukację domową, czyli dziecko jest gdzieś w jakiejś rejonowej szkole zarejestrowane, bo tak można zrobić.
Zapewniam, że państwo nauczycielstwo gnoją i prześladują takie dzieci. I ja się nie dziwię, że są tworzone odrębne podmioty, które po prostu mają obsługiwać rodziny, których dzieci są w edukacji domowej. No poza tym, no powiedzmy sobie szczerze, proszę państwa, po Magdalence, tamte wszystkie grupy, które się dogadały, tak, czyli partia, czyli kościół i opozycja, to oni do tej pory tych swoich powiązań strzegą. Oni zdecydowali, że będą wydzierać ogromne sumy Polakom i potem sobie większość tych pieniędzy przeznaczać, no a chłapy są właśnie dla znajomych. Pan Kostowski w tych zarzutach, tak, kiedy mówi o tym powiązaniu między wspólnotą a fundacją, zapomina też jakby, czy no, być może nie wie po prostu o takiej rzeczy. Otóż my mamy w Polsce fundacje, które są typowo kościelne, to znaczy nie kościelne w sensie, że nie są kościelnymi osobami prawnymi, ale na przykład są obsadzone przez duchownych i to są takie fundacje stricte związane na przykład z diecezjami czy z zakonami. No po prostu, że tak powiem, członkowie władz wtedy są przede wszystkim duchownymi czy w ogóle osobami konsekrowanymi. I mamy fundacje takie okołokościelne. I tutaj uwaga, tutaj najczęściej biskupi czy przełożeni całkiem słusznie nie życzą sobie, żeby duchowni należeli do władz. Dlaczego? Dlatego, że no de facto nie kontrolują tych organizacji. I ksiądz Kadziński może być jakimś kapelanem czy duszpasterzem, natomiast de facto formalnie on żadnej funkcji nie pełni, więc tutaj myślę też trzeba uważać, stawiając takie zarzuty, bo to dla państwa prawa to nie ma znaczenia, czy przy fundacji jest jakiś tam pomocniczy kapelan, tak samo jak fundacja na przykład nie musi mieć rady programowej czy stowarzyszenia, no więc tutaj też nie należy przesadzać. Oczywiście może być tak, że jakaś taka zewnętrzna postać, czasami też na przykład fundatorzy próbują w taki sposób wpływać na fundację. Ja już kiedyś opowiadałam, że znam taki przykład, że pani fundatorka zażądała, żeby fundacja kupiła jej mieszkanie. Proszę sobie to wyobrazić. Znaczy pani fundatorka rzeczywiście była powiązana z różnego rodzaju elitami i ona sobie po prostu tak wymyśliła, że właśnie fundacja, bo to chodziło o fundację, wypełni wniosek do jednej, powiedzmy, z instytucji państwowych. No państwo zresztą pewnie słyszeli nieraz w mediach, tak, w ostatnich latach, tak, że na przykład miliony na jakieś tam domy, nieruchomości i tak dalej. No więc ona sobie wymyśliła właśnie coś takiego, że taki wniosek, ona jest właśnie też urzędniczką, że taki wniosek po prostu się wypełni i co jeszcze, żeby było śmieszniej, fundacja ma siedzibę w zupełnie innym mieście niż ta pani mieszka i w innym miejscu działa. No i że po prostu ona załatwi poprzez swoje koneksje, że będzie nieruchomość kupiona na fundacji, a ona sobie tam będzie mieszkała i po 5 latach, bo prawo nakazuje, że znaczy jakby nie pozwala przez 5 lat zbyć nieruchomości stowarzyszeniu czy fundacji. I tutaj to też będzie ciekawe obserwować, jak będzie wyglądał przepływ majątku z fundacji i stowarzyszeń, tych takich dobrze umocowanych politycznie, ponieważ no, w najbliższych latach wtedy może się okazać, że różne osoby pouwłaszczały się właśnie na tak kupionych nieruchomościach. Zresztą, co jest dla mnie śmieszne, przepraszam, to, że w ogóle prawo dopuszcza coś takiego, że poza sytuacjami, kiedy fundacje czy stowarzyszenia mają jakąś taką działalność, nie wiem, charytatywną, to, że na przykład na biuro można kupić no, po prostu normalne mieszkanie. To już samo w sobie powinno się wydawać podejrzane, ale no, takie mechanizmy istnieją. Także może to dzisiaj tego takiego trochę przegadanego vloga tyle. Do sprawy wspólnoty księdza Kadzińskiego i księdza Gomulskiego wrócę w następnych dniach, ponieważ pojawił się list rodziców związanych z tą fundacją i chciałabym się do tego listu odnieść. Tymczasem dziękuję za wysłuchanie tego komentarza. Pozdrawiam serdecznie, z Panem Bogiem.